Siemano, z tej strony ja, Young Multi, czyli JP2, czyli Bungie! Witamy wszystkich na ciężkich pytaniach YFL edycja numer 1. Stop! Zasady są bajecznie proste. Czterech uczestników, Bandura, Mergani, Multi, Ginolt, będą musieli zmierzyć się z ultra trudnymi pytaniami. Jednak jak nie odpowiedzą na nie, czeka ich kara. Będą musieli wypić trzy tajemnicze napoje. Czy im się uda? Przekonajcie się sami. No to co, Ginolt, ty pierwszy chyba losujesz, tak? Moi drodzy, losujemy! Czekaj. Pokaż ostatnie zdjęcie w telefonie bez sprawdzania, co to jest. Ale to musisz na streamie chyba pokazać. No nie, zobacz na jak to jest. Bez sprawdzania, nie, to jest. Ale dobra, nie, no to kurwa. Nie. Aaa, dobra. Ale i tak jest kara, bo sprawdziłem. No nie, no ale no. Ale pokazuję. No, bo... pokazuję pierwsze. No bo za chwilę się to zrobisz tak. Aha, no i dobra, okej. Okay. To teraz ty mi losuj. Wow, kurwa. Jeśli miałbyś ofertę rocznego wyjazdu zagranicznego, który skutkowałby zgromadzeniem dużej sumy pieniędzy na koncie, ale musiałbyś pojechać bez rodziny i partnerki, to skorzystałbyś z takiej propozycji. No słuchaj, jeśli moja partnerka mnie naprawdę kocha, to nie kazałaby mi wybierać pomiędzy rozwijaniem siebie, więc myślę, że mnie kocha na tyle, żeby mnie puściła, prawda? Aha. Oczywiście, żebym pojechał, widzowie, bo to mogłoby... Chociaż zależy jaka kwota, nie? Już kurwa zresztą... pojechałeś, już wróciłeś. Jakby... Ile? O kurwa! 60 milionów? 60 milionów? To jest taka kwota, że można... Ile najem się... Taka realna! Na rok. Kurwa, za mnie się nie opłaca. Racja. Przecież można w Polsce zarobić się. No, bez kitu. Nie, no to tak, no kurwa. To jest rok poświęcenia się, wracasz i człowieku, kurwa... Możesz zostać prezydentem. Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że wstyd ci za twoje community rozwin? Nie, pomyślałem, że wstyd ci za community Ginolta. Wszystkiego kurwa zjemy czasami zresztą u niego, a za moje nigdy mi nie było wstyd. Nie, kto by się mógł wstydzić za community? Gino w sumie, nie? Nie, ja mam spoko community. Nie, myślę tak. Czopano cię kiedyś na robienie czegoś, czego nie powinieneś, co to było rozwin? Pani mentowanie, mama weszła mi do pokoju. Bueno, stary. No, ale na starcie czy na nie, no dobra. Opaliłem typa w biznę i psy podjechały. O, no i zajebiście, no i zajebiście. To z YFL zmienił się najbardziej pod wpływem zwiększonych zasięgów rozmów. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, Bandura zawsze chciał być popularny. Co ty wczoraj gryzłeś, kurwa, ciszę i tak. No mówię szczerze, no ty zawsze na przykład, nie wiem, działałeś w buzi, czy coś, chciałeś być popularny i zawsze do tego dążyłeś, bo sam się śmiałeś, na przykład Daga miała więcej obserwujących na Instagramie od ciebie, że ty robisz buzę i tak dalej, aż w końcu się udało i czerpiesz z tego jak możesz, nie? Ale jest pytanie, kto się zmieni. Ale no to w sumie, ja go nie znałem przed tym. To tak na ODRP! ODRP? No? Chyba ciężko. Nie, ja na przykład nikim nie wiem, jakoś nie zauważyłem, kiedy drastyczne takie zmiany. A w sobie? A w sobie? W sobie też nie. Miałem to wyjebane. To nie mam konkretnej odpowiedzi, bo... No ale w sumie jako... Nie, no ODRP... Nie, no kara. No nie. No dobra, no niech będzie kara. Okay. Dobra, to fasola, co? No mówię, może przez to, że się zadaje... Nie, piję lepiej. Co ty mówisz? Fasola! Fasola! Uwaga! Co ty mi kręcisz tej? No co ja, kurwa? A no dobra, ty. Uwaga! A, to samo. No, to jest albo cappuccino, albo wątróbka z cebulą. Nie, no, jedyne... Wiesz? No. No. Jedyne, co on wie, to jest rosa. Ja pierdolę. Dobre, zobacz. Czy z perspektywy czasu żałujesz znajomości z wygnanym członkiem YFL? Czy podjęlibyście takie same kroki, rozwój? Czy żałuję znajomości z wygnanym członkiem? Wiesz co? No na pewno... Spokojnie, panowie. Na pewno każda znajomość wnosi coś do naszego życia, więc może czy żałuję, czy nie, ale czy podjąłbym takie same kroki, że jakby na przykład to się powtórzyło i czy bym tak zrobił? Tak. Bez kurwa zastanowienia, że to zrobił. Uważam, że takie zachowanie było chujowe i tak podjąłem decyzję i tak się stało. Jeśli miałbyś możliwość dołączenia do innej grupy streamerskiej, na przykład XI, to dołączyłbyś do niej? Rozmij. Nie, no bo inaczej, no to mogę powiedzieć na przykład, jeżeli miałbym problemy w grupie YFL na przykład ze znalezieniem osób do gry, a byłbym na Discordzie Xtime Dusty, nie wiem, że tak jest. Ale gdybym był z rangą agent, to wtedy nie miałbym problemu napisać na przykład, jeżeli nie byłoby żadnego konfliktu, to nie miałbym problemu napisać i zrobienia wspólnej gry, ale nie przyszedłbym do innej grupy streamerskiej, bo kurwa zjebanie. Lepiej jest zbudować tak, jak teraz budujemy, to jest lepsze. Super. Nie, serio bym nie przyszedł. Nie? Nie.
A jakby na przykład ci, nie wiem, zaproponowali jakiś, nie wiem, hajs na przejście, że chcieliby cię wykupić? 60 milionów. No milion. Nie. Powiedzmy tak szczerze, stary milion chcieliby ci zapłacić za przejście do grupy. Za milion. A milion bym nie przeszedł. Za 5? Za 2 też nie. No nie, no bo kurwa, co mi z 2 milionów, jakbym na przykład nie mógł streamować, bo nie mam przelotu. A tak chodzę sobie z kamerą IRL, on robi, nic nie muszę robić. A tam nie wiadomo, jak to byłoby niego streamować. Trzeba było się starać. Nie wiem, no też nie ma takiej grupy streamerskiej teraz, do której bym, kurwa, mi podpuściło przejść, nie? Okej. Jakby może, nie wiem, no kurwa, no nie ma czegoś takiego. A jakby ci euro za to? A chłopaki? Chłopaki. No nie przeszedłbym. Ale oni wszyscy grają w euro. Po co mam przechodzić, jak jeżeli bym chciał coś zrobić wspólnie, to wystarczy zapytać. To przechodzenie jest bez sensu. Okay. W sumie to pytanie byłoby lepsze stary rok temu. No tak, właśnie o tym mówię. Rok temu. Jakby było na przykład, dlatego mówię, że nie ma grupy streamerskiej. Jak powiedz, byłaby grupa, która wykręciła 40 koła average'a, no to teraz byśmy mogli zadać takie pytanie. Ale że nie ma, no to... Co najgłupszego kupiłeś w ostatnim czasie? Rozumiem. Hani Łagi, stary. Tak? Tak, za 50 zł. Odszedłem do typa, mówię, ile za to? On 35 zł. A ja mówię, 30. 30. On mi dobra. I kupiłeś. I dałem 40. Co najbardziej żenującego zrobiłeś podczas stosunku rozmów? Będziemy mogli potwierdzenie otrzymać. No nie wiem właśnie. Ogólnie mój seks jest żenujący. Aż to się sam to nie jest żenujący. Ale nie żenujący. Biernąłem. Zdarza się, nie? Bo emocje, wiesz, napięcie. Raz podczas stosunku sam sobie zrobiłem rozmów. No wydaje mi się, że takie najbardziej, co ewentualnie mogło być żenujące, ale dla mnie nie było, było po prostu opuszczenie gaza. A to... Niekontrolowanego. A to chyba każdy tak miał. Każdy tak miał? Nie, nic nie dzieje się. Kurwa, nawet stary, jestem pewien, że nawet ci kacza puścisz. Jeździsz gorzej cię do ciśnienia na brzuch. No właśnie, stary. Samo niekontrolowanie. Ja przerywałem ten, jak to powiedzieć? Stosunek. Nie, no właśnie nie stosunek, bo to, że to już ustaliliśmy, że przy stosunku, ale tekst oralny przerwę, żeby puścić bąka, to już jest to, że... No tak, no ale no fajnie w trakcie to lepiej przerwać. No tak, nie, no oczywiście. A wiem, dobra. Mam teraz najbardziej żenująca rzecz podczas stosunku, którą zrobiłem. Usnąłem. No to przecież to powiedziałam. Usnąłem podczas seksu. Nie zagadłem. Usnąłem normalnie podczas seksu. Byłem ze znajomymi na Mazurach i byłem tak najebany, że nie wiedziałem, co się dzieje. I się tak wyłożyłem do tyłu, człowieku. Tu się działa cała akcja i po prostu usnąłem. I nie byłeś na plecy. Nie, po prostu usnąłem i się obudziłem rano. Cały nago. No i tyle. A pamiętałeś coś? Pamiętałem, że zacząłem. Ale nie wiesz, jak skończyłeś. Nie. O nie, no stary, kogo najmniej lubisz z IFM? O! Patrz, możesz to zeskalować w taki sposób, ja to kminiłem, że na przykład z kim najmniej gadasz. Bo na przykład, nie wiem, Adriano byłby u mnie wysoko, bo gramy... Ale Adriano jest z IFM. No dobra, ale... A nie, Friends. To czemu ma IFM? Piątka nasza. No bo to jest tylko my. No a, no właśnie. To? Angol. Jak? Nie, to ja... Powiedz. Nie, no nie, ja nie chcę. A to się nie obrazi. Ale ja powiem. Ale ja nie mam także. Nie, powiem. Ale się powie, że ze mną. Z tobą? Czemu? Nie, no kurwa. Czemu? No nie wiem. Przez rok w Robloxa graliśmy. Idę się wylać. Nie, no dobra, ja wypiję. A z workiem. A mogę zjeść? Mogę zjeść czy wypić? Chcesz pić? Pij. To niech wybiera. Dobra, to jeden, dwa, trzy niech wybiera. Dobra, dwójka. To ja mam, nie. Tak kurwa ostro. O Boże, co to jest? Trzymaj. Co to jest? Co to jest? Kurwa, jakie smaki czujesz? Jakie kurwa ostre! Co to jest? Chcesz wodę? Kurwa, jakie ostre! Strasz mi się chce. Let's go! Czy kiedykolwiek zareklamowałeś lub chciałeś zareklamować coś pomimo tego, że miałeś czucie, iż może być to skam? Tak, zareklamowałem stronę, gdzie kupowało się klucze do gier, dała mi to firma Melon Games. Wiedziałem, że jest to skam, ale miałem wtedy 14 lat. Przepraszam za błędy młodości, jeżeli ktoś straci pieniądze, to się odezwać i nie oddam. Jeszcze Krakow! Skam mówię to, że ja dostałem klucze, po prostu po wpisaniu których, że ja dostałem klucz, że jak wpiszę ten klucz, to będzie na przykład CSGO, a jak wpiszę ten, to będzie GTA 5. A, okej. Więc ja, to był ten, to taki był podkręcony... Że u mnie na odcinku poleciały 3 chujowe gry i 6 zajebistych, a pewnie jak ktoś wydawał ten, to leciały mu jakieś chujowe gry. No ale kurwa, był to lootbox i powinien być napisany procentowy szans, ile mają na wygraną. Wtedy chyba jeszcze nie było w ogóle prawnie, no, tego, że tak nie było. Że ten, ja.
Ale rozdałem te gry i tak. I kupiłem za ogólnie z tego deala, dostałem 4 koła i kupiłem kombo. Jaka jest najzabawniejsza historia z twojego życia, Rozby? O, no, to są pytania! Chuj, to są pytania pod ciebie. To powiedz. Kiedyś wróciłem najebany do chaty. Normalnie po prawo mam pokój, więc jak wchodzę z pokoju, mam po prawo kibel. A tak jak wróciłem do drugiego pokoju, no, więc wszystko miałem na odwrót. I o 7:38 w niedzielę wyszedłem na klatkę, bo ja normalnie miałem kibel w prawo, a ja w prawo miałem klatkę schodową. Wyszedłem, przeszedłem klatkę schodową i zacząłem lać o 7:30 ileś na siatce na drzwi. Tak, ja powiedziałem, kurwa, co ty robisz? Czy kiedykolwiek ktoś ukradłeś rozwin? W wieku 4 bądź 5 lat był to jeden i jedyny raz, kiedy ukradłem mojej mamie z portfela 5 zł. Kiedyś 5 zł to było dużo. Jak miałem 5 zł w portfelu, 20 lat temu to ktoś wiedział, ile paczek chipsów mam? Że miał piątkę. Ja miałem kurewską fazę na TikToki. I o 5 czy 6 rano wziąłem mamie 5 zł, zszedłem na sam dół bloku, bo mieszkaliśmy u babci na 4 piętrze. Kupiłem TikToki miętowe, a ja uwielbiałem pomarańczowe. Wziąłem miętowe. Okazało się, że zjebane. Moja mama się potem kapnęła, gdy jej zginęło to 5 zł. Miała trójkę rodzeństwa. Młodszego, moja mama jest najstarsza. Każdy po kolei dostał w pierdol. Ja. Bo mama, 5 zł! Bo, no ale kurwa, 20 lat temu 5 zł to było zupełnie inaczej. To nie jest Patryk Rekker. Tak jak 15 zł. No, daj za piątkę paczkę szurów. No jak ktoś szanuje pieniądze, to może było na niego dużo. Bo może tak, nie? Nie, że mówisz dzieci za 5 zł, nie? No bo wie, inaczej było, to nie było tak dobre. To tak jakbyś miał jedną 500 Patryk, w portfelu ona by ci zniknęła. Nie, no kurwa nie przesadzaj, że 5 zł jakieś 50. No nie! Kurwa, on dalej mnie skumał, miał mu próbować to przekonać. Chodzi, że wiesz, no. Nie chodzi o to, że teraz jest kurwa inflacja, tak, ciężej było zarobić pieniądze. Ciężej było zarobić pieniądze. A teraz odpalasz streama i masz stary dzięki za 5 zł. No i co, i wszyscy po kolei dostali w pierdol, ja byłem niezadowolony, bo nie miałem swoich kiptaków, ale też dostałem w pierdol na koniec, bo się okazało, że ja to ukradłem. Więc to był jeden, jedyny raz, kiedy coś wziąłem mojej mamie z portfela, że nigdy w życiu nie wziąłem jej niczego. Spoko. Ja też zajebałem z portfela, 100 zł. Tak? No. Ja nie mam Ja chyba nie zajebałem. Ja mam jeszcze kartę kredytową, spisałem sobie w zeszycie i sobie kupowałem na przykład pierścionki i... Adrian Nowak żalu. I przedmioty do Lineage'a na przykład w drugiej stronie. Ja zajebałem z tobą i sięgnął mieli. O kurwa. Taki zajebisty, o, sobie strzelał kulki jeszcze z ręki i dziadek jechał na zakupy, ja powiedziałem, że a dobra, pojadę z tobą, a nie chciałem jeździć, to już było coś ten, że chcę jechać sobie pooglądać zabawki. Tak już kurwa w aucie, już mi tak miałem poczucie winy, mnie gryzło, że się rozpłakałem i kurwa. A ile miałeś? Kurwa mało, przedszkolo to był bajonikla. A ja jak chciałem, ja chciałem bajonikla na, od Mikołaja i mama mi przyniosła kurwa książkę człowieku, to na Mikołaja. Napisałem, że to bajonikla, wiesz, właśnie to była się wkurwiłeś? Wtedy wszyscy bajonikli, on tak spotkał Mikołaja, ale powiedział, że lepiej będzie, jakbyś miał książki. Mikołaj mi lepiej. Popłakałem się, nie? Mówię, że go nie napisze, bo ja. Czy kiedykolwiek flirtowałeś z kim znanym? Jak tak, to z kim? Ooo, musisz, stary. Oliwka, Brazyl. Nie no, czy flirtowałem kiedyś z kimś znanym? Lepiej nie przyznałeś. Ja? Tak. Z kim flirtowałeś? Ale nie znałem cię jeszcze wtedy. Powiedz. Nie, no nie mogę tego powiedzieć. Jak mi nie opowiedziałeś, to jest. No nie opowiedziałem ci tego, bo nie pytałaś. Dobra, to lepiej zjem to kurwa. Dobra, ale nie pytałaś mnie, to ci powiem. Ale jest tak, nie. Ale w skali, jak bardzo była to zje, tak jakby w skali z bardzo zjebanej osoby, jak to była zjebana. O tak, nie no, ona jest spoko. No ale ja wtedy miałem grzywkę kurwa i w ogóle... Grzywka się nie ratuje w tej sytuacji. Ja pierdolę. Które potrzebujecie, jedynka czy trójka? Nie, ale proszę kurwa, co to jest? No nie pomuchaj. Nie pomuchaj, tylko pij. Naprawdę? Tak, proszę łyczek. Co to jest? A to zdradźcie, co tam jest! No, no to jest śnianie! Jak się napije, to powiem! Ja pierdolę jak ścierwo, proszę. Jakbyś stary szmatę, kurwa, wytarł. Z głowa zrobił. Pokażę. Nie no, stary, się. Ale to jest tylko jeden składnik. Jakbyś ziemię przemierzał. Jeden składnik jest do każdego dodany. Dawid, ty możesz znaleźć, co to jest. Ja pierdolę, nie, ej, bo się strzygam, nie? Dawid, ty z tym pizzą robisz. Kurwa! Dobra. Nie mówcie, Agata, nie mów teraz. Siecio. Nie mówię. Dobra, napisz się i powiem ci, co to jest. Cześć, pomieszam troszeczkę, żeby było takie, nie było takie gęste. Powiem ci kieliszek, nie, ale nie mówcie mi w trakcie, dopiero jak skończę. Nie, to koniec, jak już będzie po. Aha, ale syf. Kurwa, co to kurwa jest? Zamiast się zrzygać, jak na to patrzę.
ryba? Nie mówimy teraz, bo nie. Tam jest jakaś ryba? Możliwe. A, nie mówcie, nie mówcie, dobra. Ja pierdolę. Ja odpadam kurwa na każde pytanie. I ja pierdolę. Czekajcie. Co mówię? O brzygus. Najładniejsza streamerka na Twitchu to... Mogę mówić? Przekaż mi to pytanie. Amoruna. Nie, ale z Polski? Myślę, że Kinga Kujawska. Czy czujecie się dalej jako grupa pomimo widocznego wystąpienia między wami podziału na Ginot, Bandurę i Merganiego i Multiego i Morka? Rozumiem. Zjebane pytanie. Po prostu dla mnie YFL ma dwie gałęzi. Jedna to są ci inteligentni. Mają wszystko poukładane w głowie. I debile, czyli ja Ginot, którymi zarządza na miejscu w Poznaniu Dusty z Merganiem. Jeśli miałbyś zarabiać pieniądze nielegalnie, co by to było rozwin? Karuzela VAT-owa. Karuzela VAT-owa. Czym jest karuzela VAT-owa? Nie wiem, ale zawsze wszyscy gangsterzy to robili i karuzela VAT-owa to jest... Nie wiem, opierdalasz rząd... Wyłudzenia VAT-u. Wyłudzenia VAT-u, nie? Nie okradasz nikogo, tylko okradasz rząd. A rząd to drukuje. Czekaj, bo to też jest coś, co mógłbyś potrafić robić. Nie, myślę, że mógłbym na przykład wozić nielegalne paczki z jakimiś nielegalnymi rzeczami w aucie i od z punktu A do punktu B dostarczać. No czyli kurier. Nie, że drale, no po prostu nie wiem, ktoś mi daje... Dema do przewiezienia i do 10 kilo kurwa koksu, że mam im przewieźć. Tak, wyłudzanie pieniędzy dobrze ci idzie. Ale to jest legalne, a było pytanie o nielegalne. No myślę, że był transporterem. 10, no, 10 kilo koksu, czy ktoś mi coś daje i masz to dostarczyć stąd dotąd, wsiadasz w auto, jeździsz. Jeden kurs i to robisz. No taki Bolt, tylko nielegalny. Co zrobiłbyś, gdybyś dostał perma na Twitchu rozwin? No to akurat jest easy. Robiłbym to, co robiłem dotychczas, czyli po prostu muzykę. I ewentualnie może po prostu jakieś vlogi bym kręcił, albo na YouTubie streamował, tak jak wcześniej to robiłem. Chociaż myślę, że gdyby na przykład była pandemia i na przykład nie było tego Twitcha i miałbym tylko do wyboru na przykład YouTube'a, to nie wiem, czy na przykład teraz bym streamował. Bo ten Twitch jednak jest taki, że wiesz... Fajnie się streamuje. No, dobrze się streamuje, a na YouTubie nie ma takiej kurwa atmosfery i tak dalej. I jak streamowałem gdzieś tam na YouTubie, to nie było czegoś takiego, że miałem taką, wiesz, zajawę, że się chce, nie? Takie community w ogóle. Na TikToku miałbym swoje community. Racja. Live na TikToku. Live na TikToku i robisz ten. Tapujemy. Dajcie żabkę z TikToka. I na TikToku bym se robił, muzykę bym se robił. No może nie wiem, jakieś vlogi na YouTube bym robił, coś takiego. Taki kurwa standardowy pewnie, nie? Komu twoim zdaniem najszybciej skończy się kariera internetowa z YFL, rozwój? Mów! No to mu powiem, bo... Taki wzrok na mnie zrobiłeś? Jakbym miał obstawiać... Pamiętaj, że jest mord. Ja chyba... Co za kurwy, nie? Kurwa... Jakbym miał obstawić, to myślę, że mord. Ale nie, ale to nie jest dlatego. Na aktualny moment, no bo jest... Jest w Anglii i pracuje i kurwa nie. A jak byś mieszkał w Polsce? No to wtedy inny ty, to wtedy ty. A co ty? Ale na ten moment myślę, że mogę. Okej, no dobra. Bo za mało się przykłada streamowania. No dobra. Jakie jest najbardziej typowe miejsce, w którym zdarzyło ci się uprawiać seks? Nietypowe. Nietypowe? Tak, w którym którym uprawiałeś seks. Samochód. To jest nietypowe? Nie. Ktoś chce się podzielić jakąś historyką? Myślę, że ty. Nie. Na ty nie masz, ty tak jesteś ten tutaj, ten. Coś ty ten. Jaka jest największa wada twojej drugiej połówki, opisz. Czekaj, bo nie wiem, kto wybrać, kurwa. To ma być największa wada. Nie no, najbardziej gdzie babagacie mnie wkurwia... to, że się wszystko przypierdala. Nie no, wkurwia mnie w niej takie... jak to powiedzieć? Wszystko jest zawsze panika. Nie, że wiesz, coś się dzieje, ona... Rosy się ona chodzi, nie ma no nie! Ona na przykład jej tato mówi, że złamał paznokcia i ona płacze, ale jest pan za mną złamał taka Nogę złamał ojciec. Na rowerze. I tata nogę złamał nogę. I mówię, no i co? Mam gipsie, no ale złamał nogę. Do pracy nie będzie mógł chodzić, mówię, no ale po chorobowe. No ale. Jakby robienie z takich pierdół, z takich normalnych rzeczy czasem wyolbrzymiania i takiego, wiesz, takiej kurwa nadmiernej paniki, że o Jezu, co to teraz będzie, bo nie wiadomo, a to jest totalny chuj. I ty uważasz, że to jest takie mało znaczące? Jestem tak mój chuj. Okay. Mój zel, że coś, wiesz, nie wiem, coś się stało, czy tak jak, o, Robert się wypalił i wiesz, on od razu, wiesz, i robi panikę, no mnie to wkurwia w chuj. Bo ja taki jestem bardziej
wyluzowany i do wszystkiego staram się podchodzić z luzem i zawsze jest rozwiązanie na coś. Jaką radę dałbyś młodszemu sobie, gdybyś miał możliwość spotkania 10 lat młodszego siebie? Nie poddawaj się! Dobra, nie z... to pierdolenie jest zawsze, no zaczęło już to nie działa, coś innego. No jak kurwa, no to co innego miałbym powiedzieć nie, sobie? Coś innego, nie wiem. No bym powiedział... Coś z takiego bardziej osobistego. Osobistego? No. Możesz się napić. Nie, no nie wiem, no kurwa, no czekaj, no pomyślę, no, no ja bym powiedział sobie pewnie, że żebym, o, szybciej bym sobie powiedział, żebym sobie włosy zmienił na przykład. No, jak bym mieć ten kask jebany tak długo. No jo. To bym powiedział, bo ogólnie miałem tak, że ja chciałem w chuj dready zrobić szybciej, ale się bałem tego, bo myślałem, że będzie gówno, nie, i tak dalej. A jakbym wiedział wtedy, był pewny, że wie, że nie będzie takie gówno, aż, to bym sobie powiedział, stary, będzie dobrze, nie? A teraz... No, no i tyle w sumie. No bo jak koncertowe pierdolenie przechodzi, no to chuj, no to niestety. To jest najbardziej lubianą przez ciebie osobą na Twitchu. Nie, to mogę powiedzieć!